kartę. Znakomicie skoczył i teraz on jest na prowadzeniu. Funaki przed Yoshioką, Hanawaldem i Haradą. A teraz Miyahira. Triumfator wczorajszego konkursu skoków. Także daleko. Ależ przepiękna odpowiedź Hideharu Miyahiry. Wczoraj po raz pierwszy w tym sezonie odniósł zwycięstwo tu w Planicy. No i dziś w drugiej serii ogromnie skoncentrowany w równie pięknym stylu jak Kazuyoshi Funaki. Poszybował równie daleko, a może nawet dalej niż jego bardziej utytułowany rodak. Fantastyczną formę prezentują w tym sezonie Japończycy. Choć w najważniejszym, w konkursie drużynowym Mistrzostw Świata przegrali z Niemcami. Hideharu Miyahira był oczywiście w tej drużynie 212 metrów, coś niesamowitego. A więc Miyahira obejmuje prowadzenie. 212 metrów, aż 8,5 metra dalej niż Funaki. No i proszę Państwa, Martin Schmidt, popatrzmy, po raz ostatni w tym sezonie. Najlepszy moim zdaniem skoczek ostatnich 4 miesięcy. Martin Schmidt w walce o zdobycie Pucharu Świata 98-99. Tak jest, Martin Schmidt zdobywa Puchar Świata 98-99. Mistrz świata indywidualnie na dużej skoczni, mistrz świata w drużynie, zwycięzca 10 konkursów o Puchar Świata. W ostatnim skoku pokazuje, że jest wspaniały, że jest najlepszy i jak najbardziej zasłużenie, mimo że w kilku konkursach nie startował, zdobędzie największą ilość punktów, zarobi najwięcej pieniędzy i dostanie kryształową kulę. Świetna forma młodego Niemca i ukoronowanie cudownego sezonu. Hess zadowolony, uśmiechnięty, wreszcie rozluźniony. Wszystko już za nim. Wszystko za nim, za Martinem Schmidtem. Wiedzą, że Niemiec wygrywa Puchar Świata. Wprawdzie teraz na drugim miejscu za Miyahirą, ale to nie ma większego znaczenia. Nie będzie 11 triumfu Schmidta. Nie poprawi osiągnięć Nykänena i Goldbergera, ale dla niego najważniejsze jest, że zdobył Puchar Świata. Noriaki Kasai, najlepszy w pierwszej rundzie, 196,5 metra. Ostatni skoczek w sezonie, ostatni skok. Popatrzmy. Jest Noriaki Kasai. Ależ pokazał wszystkim, co potrafi. Niewiele brakowało, byłby upadek, bo to lądowanie było z ogromnymi kłopotami, ale odległość będzie rewelacyjna. Mówiłem Państwu, że wśród tych najlepszych będziemy obserwować skoki grubo ponad 200 metrów i tak też się stało. Miyahira 212 metrów, Funaki 203,5 metra, Schmidt także ponad 200 metrów. No a teraz ile Noriaki Kasai? Czy będzie 6 zwycięstwo Japończyka w zawodach o Puchar Świata w tym sezonie? Chyba tak, chyba tak. Skoczył dalej niż Martin Schmidt, miał nad nim przewagę po pierwszej serii. No i wydaje mi się, że utrzymał pozycję lidera i zostanie po raz 6 zwycięzcą zawodów o Puchar Świata tu w Planicy. Manabu Ono przyjmuje gratulacje dwóch najbardziej utytułowanych trenerów. Manabu Ono i Reinhold Hess. A Kasai 214 metrów i on zostaje zwycięzcą.